Cześć moi drodzy, witam was serdecznie, ja jestem Kat i dzisiaj zapraszam was na Don't Judge a Book Tag. Wiecie, że ja okładkową sroką raczej nie jestem, ale niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie oceniał książki po okładce. I tego właściwie dotyczy ten tag, konfrontacji treści książek z okładkami i też naszych oczekiwań z tym, co myśleliśmy po tym, jak zobaczyliśmy okładkę, po przeczytaniu opisu książki itd. Pierwsza kategoria, w której trzeba znaleźć książkę, to książka, której treść nie pasuje do okładki, czy też okładka nie pasuje do treści. I tutaj wybrałam sobie książki Marty Kisiel, to jest akurat Płacz, ale generalnie książki w tej serii, wcześniejsze Toń, na przykład czy Nomen Omen, też nieszczególnie do tej treści pasują. To znaczy, one są przepiękne, to są jedne z naprawdę piękniejszych okładek, jeśli chodzi o polskie książki. Nawet nie wiem, czy nie jedne z najpiękniejszych, jakie w ogóle widziałam. Natomiast one nie do końca oddają treść książki, nawet no trudno powiedzieć, że nie do końca, po prostu chyba w ogóle nie oddają. Tutaj oczywiście są jakieś postacie, są jakieś elementy, które również pojawiają się w książce. Natomiast gdybym miała na podstawie samej okładki opowiedzieć wam, o czym to może być książka, no to powiedziałabym, że pewnie pojawiają się tu jakieś demony, albo pojawiają się tutaj jakieś opętania, no albo ewentualnie egzorcyzmy, jakieś takie demoniczne klimaty, no bo ta pomarańcz, czerwień, czyli jednak te demoniczne kolory, wywrócone oczy, tak że praktycznie widać białka, nietypowe, powiedziałabym, upozowanie tutaj głównej postaci, więc chociaż okładka jest absolutnym majstersztykiem, no to jednak nie zdradza za wiele z tego, co znajdziemy w fabule książki. A książka swoją drogą jest naprawdę dobra, tylko akurat tą serię wypadałoby czytać faktycznie jedna po drugiej, jeden tom po drugim, bo jeżeli zrobicie sobie przerwę jakąś między jednym, drugim tomem, taką dłuższą przerwę, ja na przykład czekam po prostu między premierą jednego a drugiego tomu, no to zapomina się o tym, co się działo w poprzedniej części. A to jest naprawdę dobra seria, w fajny sposób skomplikowana, dobrze w miarę jest rozłożone napięcie, rozłożony nacisk, więc książkę generalnie i całą serię wam polecam, chociaż nie sugerujcie się okładką, bo jest przepiękna, zwraca uwagę, ale nie oddaje treści. Kolejna kategoria to książka, którą kocham, ale której okładki nie znoszę. I tutaj właściwie cała ta seria, to znaczy w Polsce ukazały się dwa tomy, to jest Lola i chłopak z sąsiedztwa, pierwszy tom to Anna i pocałunek w Paryżu, wydawnictwo Amber. Wydawnictwo Amber zrobiło tej serii totalną krzywdę okładkami, bo to są takie okładki rodem z Painta i rodem z roku, nie wiem, 1995, powiedzmy, 5, czy nawet 2000. Ja widząc tą okładkę na półce absolutnie nie chciałabym przeczytać książki, a Anna i pocałunek w Paryżu uwielbiam, to jest jedna z moich ukochanych książek, Lola i chłopaka z sąsiedztwa też bardzo lubię, no ale jednak zdecydowanie wolę wydania zagraniczne, bo no faktycznie ta książka jest totalnie niezachęcająca, ale treść nadrabia. Trzecia kategoria to książka, której nienawidzę, ale której okładkę uwielbiam. I tutaj jakby słowo nienawiść to jest bardzo mocne określenie, bo to nie jest tak, że tej książki nienawidzę, po prostu nie podobała mi się aż tak bardzo, jak miałam nadzieję, że będzie mi się podobała, ale okładka jest dla mnie w punkt, bo lubię te wszystkie elementy, które się na okładce pojawiają. Astonishing Color of After. To, co mi się podoba, to technika watercolor zastosowana na okładkach, to, co mi się podoba, to motyw piór, to, co mi się podoba, to lettering, czyli właśnie takie jakby ręcznie pisane czcionki, ręcznie pisane tytuły. No i ta okładka ma to wszystko, to znaczy jest i estetyczna, i są te elementy symboliczne, i jest watercolor, i są gradienty, jest i pióro, jest i ta czcionka, no tylko, że treść niestety moim zdaniem nie do końca dała radę, znaczy nie wszystkie elementy mi się podobały. Tak jak wiecie, ja nie lubię w książkach o charakterze przede wszystkim obyczajowym rozwiązywania akcji elementami fantastycznymi, a jednak to się tutaj troszeczkę pojawia i trochę mi to zepsuło odbiór całej książki. Ona jest wzruszająca, ona jest ładna, ona jest emocjonalna, ale to nie jest jednak to, czego oczekiwałam. Następne pytanie odnosi się do książki, którą nie spodziewałam się, że mogę polubić, a po lekturze skończyło się miłością. Tutaj miłość też powiedziałabym troszeczkę na wyrost, bo to nie będzie książka mojego życia. Natomiast bardzo pozytywnym zaskoczeniem było Achilles w pułapce przeznaczenia. Czytałam wcześniej inną książkę tej autorki, czyli Kirkę. Wiecie, że Kirka mi się nie do końca podobała, jednak tam za dużo było takiego filozoficznego, trochę okołożyciowego paplania. Natomiast w Achillesie było wszystko to, co mnie interesowało. Była i bitwa, i relacje między ludźmi, i przede wszystkim właśnie ludzie na tym pierwszym planie, jakieś problemy z nimi związane, nawet nie to, że stajemy, wiecie, do wojny i tak dalej, trzeba się zbroić, ale jednak właśnie relacje pomiędzy ludźmi, bliższymi, dalszymi, między samymi głównymi bohaterami, więc ta książka bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła i okazała się jedną z lepszych w tym roku. Naprawdę po kilku nie spodziewałam się, że to będę w stanie powiedzieć o tej książce, a jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. I dla równowagi książka, którą myślałam, że pokocham, ale skończyło się nienawiścią, to Lista, która zmieniła moje życie. Opowiadałam
Wam o niej ostatnio w podsumowaniu lipca. To jest książka z motywem listy zadań do wykonania, więc to jest motyw, który bardzo lubię, który w wielu przypadkach ratuje dla mnie nawet bardzo słabe książki, ale w przypadku listy nie był w stanie tego zrobić. Podobnie zresztą było w przypadku współlokatorów i podróży nieślubnej. Akurat w podróży nieślubnej nie było aż tak źle, natomiast w przypadku listy, która zmieniła moje życie, ten motyw, który naprawdę lubię, po prostu nie dał rady. On nie był w stanie udźwignąć całej książki. To, co fajnego było w tej książce, zmieściło się może na 20 stronach, jakby tak bardzo mocno zaszaleć. No jednak książka była dużo obszerniejsza, była bardzo kliszowa. To, co dało się rozwiązywać jakimiś takimi głupimi wtrętami, to było w ten sposób rozwiązane, co było niezwykle frustrujące, bo to jest tak, jakbyście czytali taką normalną książkę i zupełnie znikąd Wam wyskakują białe niedźwiedzie na przykład. I to niestety nie jest ten miły rodzaj plot twistu, tylko ten rodzaj plot twistu, po którym zastanawiacie się, co brał autor w czasie pisania tych scen. Następne pytanie to plot twist, który nie powinien był się pojawić. I w ogóle powiem, książka, która nie powinna była się pojawić, czyli Może pora z tym skończyć. Jedna z najgorszych książek, jakie kiedykolwiek przyszło mi czytać, bo teoretycznie tam się coś klei, ale jak przychodzi do rozwiązania tej historii, to się okazuje, że nic kompletnie się nie klei, że pewne fakty nie mają ze sobą żadnego powiązania, a są tłumaczone rzeczą kompletnie nierealną w tych realiach. Zresztą Wybredna Maruda, tutaj odeślę do niej, bo robiła taką szerszą analizę na temat głupot w tej książce tak naprawdę i na temat wszelkiego rodzaju braku logiki, więc link do tego filmu zostawię Wam w opisie. Obejrzyjcie sobie, bo właściwie Marta ujęła wszystko to, co ja parokrotnie już też opowiadałam Wam, że to jest książka, która absolutnie nie zaskakuje pozytywnie, tylko zaskakuje w ten najgorszy z możliwych sposobów. Następna kategoria to autor, wobec którego tak naprawdę nie miałaś wygórowanych oczekiwań, a okazało się, że jest Twoim nowym ulubionym autorem. I tutaj bez urazy trochę miałam takie niewygórowane oczekiwania względem Klaudii Wianek. To znaczy, ja myślałam przed przeczytaniem jej pierwszej książki, oczywiście byłam jej ciekawa, ale myślałam sobie, że to będzie kolejna autorka polskiego New Adult. A już takich parę na rynku mamy. One się jedna od drugiej nie za bardzo odróżniają. To znaczy, jak czytam sobie na przykład książki pani X, książki pani Y i książki pani Z, to równie dobrze mogłaby je napisać pani A. Bo to są wszystko na jedno kopyto, w miarę te same motywy, podobnie kreowani bohaterowie, podobnie kreowane dramy i w miarę przewidywalne historie. A Klaudia ma ten talent, o którym już parokrotnie Wam zresztą opowiadałam, że ona o bardzo prostych rzeczach, takich niedramowych, nie takich bardzo telenowelowych, opowiada w taki sposób, który po prostu trafia do czytelnika. Dlatego ona się u mnie bardzo szybko wspięła na piedestał, jeśli chodzi o autorów New Adult w Polsce, bo ona nie szuka dramy na siłę, ona nie komplikuje na siłę życia swoim bohaterom, losów swoich bohaterów i tak dalej, tylko ona opisuje jakby rzeczywistość, w którą ja jako czytelnik jestem w stanie uwierzyć, powiem więcej, w którą ja chcę wierzyć. Poza tym Klaudia kreuje też takich uroczych, sympatycznych bohaterów, których po prostu do rany przyłóż i nie będzie gangreny, gangrena nie jest murowana, więc jej książki naprawdę czytam zawsze z ogromną przyjemnością, niezależnie od tego, czy pisze książki New Adult, czy gdzieś tam macza palce w literaturze dla dorosłych, zawsze kupuję. Następne pytanie to książka z motywem, którego nie lubisz. I tutaj chyba żadnych zaskoczeń. Jeszcze się kiedyś spotkamy, Magdaleny Witkiewicz. To jest książka, która ogromnie mi się podobała, chociaż ma motyw, którego ja bardzo nie lubię, czy też motyw, no ciężko powiedzieć motyw, ale jest oparta o historię wojenną, okołowojenną. I myślałam, że nie będzie miała szans mi się spodobać, no bo mimo tego, że to Magda, no to jednak to są wątki wojenne. Było zupełnie inaczej, otworzyłam książkę, miałam zamiar przeczytać kilka stron, żeby sprawdzić po prostu, czy może mnie to zainteresować. Zorientowałam się 3 godziny później, że już praktycznie już skończyłam książkę i nie odeszłam od niej ani na sekundę. A to w moim przypadku naprawdę świadczy o tym, że czytam naprawdę bardzo, bardzo dobrą książkę. To jest książka, o której nie potrafię zapomnieć i to jest książka, którą z pewnością chciałabym jeszcze kiedyś przeczytać. Przedostatnia kategoria to książka z gatunku, który zazwyczaj Ci się nie podoba. Z tym zazwyczaj niepodobaniem to trochę jest naciągane, dlatego że nie mam takiego gatunku, po którym nie sięgam, tak wiecie, z premedytacją, oprócz książek historycznych, chociaż jak widzicie są też chlubne wyjątki. Raczej są to po prostu poszczególni autorzy, po których nie sięgam, poszczególne wątki, których nie lubię. Natomiast chyba najbardziej wymagająca dla mnie jest literatura piękna. To są takie książki, przy których ja się momentami czuję za głupia, żeby je w ogóle czytać i o nich Wam opowiadać. I myślę sobie czasami, że są osoby, które zrobią to lepiej, są osoby, które zrobią to bardziej merytorycznie, są osoby, które są do tego lepiej gdzieś tam ukierunkowane i tak dalej. Ale to oczywiście nie znaczy, że mam takich książek nie czytać i że takie książki nie mogą mi się też spodobać. No i takim wyjątkiem z pewnością było Małe życie. Nie była to książka, która zmieniła moje życie, tak wiecie, totalnie o 180 stopni.
epoki. Nie była to książka, która mnie rozwaliła emocjonalnie, tak jak rozwala niektórych czytelników, ale nie mogę jej odebrać tego, że to była naprawdę literatura na wysokim poziomie, którą się czytało z ogromną przyjemnością. Jakby o samych tych rzeczach się czytało ciężko, natomiast przez to, jak one zostały opisane, to jakoś mam wrażenie, że ona wchodziła łatwiej, a jednocześnie bolała nie mniej. Także to jest akurat chyba taki przedstawiciel literatury pięknej, pod którym ja się mogę podpisać. To znaczy przeczytałam, przebolałam i nie czuję się za głupia na to, żeby o tej książce mówić. No i ostatnia kategoria to książka z Twojego TBR-u, która Twoim zdaniem ma szansę Cię zaskoczyć. Mam nadzieję, że pozytywnym zaskoczeniem będzie Wierzyliśmy jak nikt. O tej książce bardzo dużo było już mówione, bardzo dużo osób się nią zachwycało, ale były to też niestety osoby, z których opiniami ja się nie zawsze zgadzam, a czasami nawet się prawie w ogóle nie zgadzam, bo tą książkę akurat polecały osoby, co do których ja mam bardzo duże wątpliwości co do naszej zbieżności gustów, że tak powiem. W związku z tym jestem tej książki bardzo, bardzo ciekawa, ale wiem, że znowu tak jak w przypadku Małego Życia to może być ciężka lektura, więc jak już trafi na szczyt tego TBR-u, to na pewno dowiecie się o tym, że ją przeczytałam, wtedy dam Wam znać, jak wypadła. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy tak. Jeśli macie ochotę odpowiedzieć na któreś z pytań w komentarzu, zróbcie to koniecznie. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to będzie tu, poniżej opcji subskrypcji kanału, a my widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!